jedzie kot, listonosz jedzie pat. Razem pocztę tak wożą od lat. Wiosna to czy jesień, styczeń czy też wrzesień, ktoś dostanie paczkę albo list. Mruczy kot, nuci pat, tę piosenkę tak starą jak świat. Ptaki ją śpiewają, dobry humor mają, bo szczęśliwy jest listonosz Pat. To czerwone auto każdy zna, wszyscy cieszą się, że Pat do nas jedzie. Może właśnie do twoich drzwi dziś puk, puk. To ty dostałeś list. Mruczy kot, nuci pat, tę piosenkę tak starą jak świat. Ptaki ją śpiewają, dobry humor mają, bo szczęśliwy jest listonosz Pat. Bo szczęśliwy jest listonosz Pat. Bo szczęśliwy jest listonosz Pat. Mała zmiana. O, Pat! Mam nadzieję, że twoja zbiórka pieniędzy się uda. Uda się, pani Goggins, uda się. Musimy przecież jakoś naprawić dach szkoły. Dobra. To już ostatnie. Lepiej już sobie pójdę. Na razie, pani Goggins. Na razie, Pat. Trzymaj się. Ojej, zapomniałbym. Ojej, nie zebraliśmy dość pieniędzy, by naprawić dach. Potrzeba nam aż tyle, żeby osiągnąć nasz cel. Nie można go zostawić w takim stanie. Kończą nam się kubki. Potrzebujemy jakiegoś cudu. O, Pat! Witam wszystkich. Wpadłem na świetny pomysł, jak zebrać resztę pieniędzy. Może by tak zamienić się na pracę. Jak to? Jak to ma wyglądać? Prosto. W czapce mam wypisane zawody nas wszystkich. Musicie teraz tylko wybrać jeden. Wtedy wszyscy mieszkańcy wioski zapłacą wam za pracę przez jeden dzień. Co za genialny pomysł. Doskonały. Wspaniale. To może pan pierwszy, pastorze. Rolnik? O, będę robił to, co ty, Alf. Nauczyciel? Na pewno potrafię nauczyć dzieciaki czegoś nowego, co, Jeff? Teraz ty, Ted. Ojej, chyba popracuję w kawiarence. To będzie zabawne. Wylosuję za nas obie. O, będziemy robić to, co Ted. O, co byś dzisiaj robił, Ted? Miałem właśnie pracować nad salonem dr Gilbertson. To może być zabawne. Zaraz będzie lekcja. Pora brać się do pracy. Chodźmy, Alf. Chodźmy. Muszę już jechać na obchód. Wpadnę do was później i sprawdzę, jak sobie radzicie. Dla ciebie, pastorze. Śliczny. Tylko którą stroną do góry? Więc mam przeprowadzić te owce na tamto pole. To chyba łatwe. O, świeże powietrze. Co za przyjemność. Co to za czary? Gdzie te wszystkie owce? Co się wydarzy? Witam, dzieci. Dzisiaj to ja będę was uczył. A na początek zabierzemy się za matematykę. Źle. Jak macie 5 owiec,
i odejmiecie 3. To ile owiec zostaje? Ale to dla nas za łatwe. 2 owce. A tak, jasne, tak. 40 owiec. I 20 krów. Odejmiemy 4 owce plus 2 świnie. Co wtedy dostaniemy? Może farmę? Z owcami jest mniej kłopotu. Trochę za wcześnie na ćwiczenia chóru. Ciekawe, co się dzieje. To chyba nie jest miejsce dla owiec. Jak sądzisz, Jess? Musimy znaleźć pastora Timsa. Dziś on zajmuje się owcami. Jess! Ojej! O nie! Wyłaź mi stąd, niedobra owca! Ojej! Nawet nie drgnie. Musimy ją zabrać ze sobą. O, świetnie sobie radzisz z tą pracą, Ted. Za chwileczkę wszystko tutaj będzie chodziło jak w zegarku. Tak, myślę, że Nisha i Sara nie przemyślały wszystkiego dobrze. Potrzebna nam linia produkcyjna do obsługiwania klientów. Cóż, Ted, z pewnością ode mnie dostaniesz pieniądze na zbiórkę plus małe napiwy. Ślicznie dziękuję. Proszę bardzo. Oby tak dalej, Ted. Żałuję tylko, że sama nie mogę się bawić. Chciałabym się zamienić, ale wioska wciąż potrzebuje lekarza. I policjanta. Zgoda. Bez was ani rusz. Szkoda. Zawsze lubiłem piec ciasta. Robię wspaniałe kremówki. O, krem. Tego mi właśnie brakowało. Co powiecie? Samo się kręci. Robi wrażenie, Ted. Witam wszystkich. Piękny dzień mamy dzisiaj. Z pewnością, Pat. Proszę herbatę, Ted. Już się robi. Chyba pora się schować. No. Już prawie gotowa, Pat. Dzięki, Ted. I jak ci idzie? O, wspaniale, Pat. Moja linia produkcyjna sprawia, że na klientów zawsze czeka gotowa herbata. Klientów? Jakich klientów? O, masz, o tym nie pomyślałem. Ojej! Z tą herbatą jest chyba coś nie tak, Ted. Tak, musiałem pomylić sól z cukrem. Praca w kawiarni nie jest jednak wcale taka łatwa. Oby Nisha i Sara radziły sobie lepiej z urządzaniem wnętrz. Ojej, mam taką nadzieję. No, lepiej pojadę na obchód. Na razie, do zobaczenia. Cześć, Pat. Na razie, Pat. O, nie ma mowy. Ojej, Jess. Coś mi mówi, że dzisiaj nic nie będzie takie jak zwykle. To chyba nie takie trudne, Nisho. Tak, świetnie nam idzie. Z pewnością zasługujemy na przerwę. Co za świetny pomysł. Proszę, podoba ci się? Kanapka jest jakaś dziwna. Okropne, mam kanapkę z tapetą. A któż to może być?
Gdzie się podziały drzwi? A, proszę! Och! Miau! O, witaj, Pat! Witam. Jak wam idzie? Miau! O! Wybacz, Jess. O, tapetowanie nie jest naszą specjalnością. Tak, prowadzenie kawiarni wychodzi wam dużo lepiej. Aha, teraz cię mam. Jak ten Alf sobie z nimi radzi? No, dzieci, za chwilę będziemy wszyscy udawać owieczki. Kiedy użyję mojego pasterskiego gwizdka, musicie robić to, co powiem. Ojej, zapomniałem o tej owcy. No nic, skakuj, Jess. Musimy znaleźć pastora Timsa. To nie wygląda różowo. Zebraliśmy się tu dziś na środku drogi. Wyłaź mi stąd. Możesz dołączyć do przyjaciół. Pat! Bogu dzięki, że jesteś. Nie potrafię ich zmusić do powrotu na łąkę. Bez obaw, pastorze. Pomożemy ci. Ruszaj, Jess. Pora ruszyć te owce. Chodźcie, owce. Myślę, że wrócę do doglądania mojej zwykłej trzutki. Chodźmy, pastorze. Podrzucę cię z powrotem do szkoły. Po drodze odbierzemy twoje ciężko zarobione pieniądze. Nieba, gdzie ja jestem? Chcę tylko podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w naszej małej zbiórce. Zgodzimy się chyba wszyscy, że wcale nie było to łatwe. Tak, ja wracam do tego, w czym jestem najlepszy. Praca w kawiarni jest trudniejsza niż się wydaje. A my mamy więcej kleju na sobie niż na tapetach. Nie wiem, jak ty to robisz, Ted. O tak, zielona trawka to nie laba. Jeśli pasą się na niej owce. Owce są chyba spokojniejsze niż cała klasa dzieci, tak wam powiem. Skończyłem liczenie zarobionych pieniędzy. Sprawdźmy, czy cały wysiłek na coś się przyda. Tak, udało się. Świetnie. Brawa dla wszystkich. Wykazaliście się sprytem i dzięki wam dach naszej szkoły będzie cały. Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide, Start International Polska. Reżyseria Andrzej Chudy, dialogi polskie Andrzej Wójcik, teksty piosenek Jakub Osiński, dźwięki montaż Kamil Pudlik, kierownictwo produkcji Dorota Nyczek. Udział wzięli Anna Apostolakis, Elżbieta Gertner, Magdalena Krylik, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Steiner, Brygida Turowska, Joanna Węgrzynowska, Andrzej Chudy, Paweł Galia, Szymon Kuśmider, Cezary Kwieciński, Wojciech Paszkowski, Paweł Szczesny, Janusz Wituch. Piosenki w wykonaniu Joanny Węgrzynowskiej i Wojciecha Paszkowskiego.